sprawozdanie z działalności powiatowego lekarza weterynarii w Tucholi znajduje się w materiałach sesyjnych, jak również szczegółowo, bardziej umówiliśmy sobie to na posiedzeniach komisji. Dlatego może skupiłbym się na takim krótkim podsumowaniu. W 2021 roku w zakresie działalności Inspekcji Weterynaryjnej, czyli zwalczanie chorób zakaźnych, bezpieczeństwo żywności zwierzęcego pochodzenia, nadzór nad paszami oraz identyfikacja i rejestracja zwierząt, nie mieliśmy takich zdarzeń, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia publicznego, jak i dla zdrowia zwierząt. Natomiast tak jak wspominałem, rok 2022 był takim rokiem bardzo, bardzo dynamicznym dla nas. Bym powiedział nawet, że w historii weterynarii niespotykanym na terenie naszego powiatu. Jak Państwo wiecie, w styczniu grypa wysoce zjadliwa, grypa ptaków. W maju wyskoczyła nam taka jednostka chorobowa gruźlica, której dawno nie było u bydła. I tak jak wspominałem wcześniej, to, że wystąpi nam choroba zakaźna, to sobie ją gdzieś tam zwalczymy, ale ślad na terenie powiatu zostaje. Nasze jak gdyby produkty, tu w tym przypadku to jaja, czy też mleko, spada cena, nikt nie chce brać nawet do takich gospodarstw, które w ogóle nie są związane z tymi ogniskami. Także to jest to niebezpieczeństwo, a następna rzecz jest taka, że do tej pory na odszkodowania i zwalczanie tych dwóch jednostek chorobowych, powiedzmy sobie szczerze, w małych gospodarstwach stosunkowo wydaliśmy 860 tysięcy złotych. Także to są takie rzędu pieniądze, jakie należy poświęcić, gdy wystąpi choroba zakaźna. Także to są takie najważniejsze rzeczy z prac komisji, w których uczestniczyliśmy, składaliśmy sprawozdanie, padło pytanie, ile tutaj przez panią Beatę Rodę, jaka jest opłata za ponowną kontrolę w przypadku biasekuracji, to jest 172,87 zł. Także taka jest opłata, jeżeli występują jakieś uchybienia. Także ja bardzo dziękuję Państwu również wszystkim za współpracę. Jeżeli są jakieś pytania, to może poproszę. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa? Pan radny Jerzy Kowalik. Ja mam do pana doktora jedno pytanie, bo ostatnio właśnie na spotkaniu z panem premierem Kowalczykiem, ministrem rolnictwa, była, znaczy siedziałem nawet w Międzyborku, to się odbywało na spotkanie, to siedziałem urzędnika, który właśnie taką uwagę zgłosił dotyczącą tych opłat za te badania, które tam trzody chlebne i tak dalej, ilości. No i też była dosyć duża dyskusja, też część osób chyba z tego grona była na tym spotkaniu, była też duża dyskusja dotycząca dużej ilości kontroli ze strony właśnie lekarzy weterynarii w gospodarstwach, no i to tak no wybrzmiało, że jakby no, inspekcje weterynaryjne troszkę tak bardzo rygorystycznie podchodzą do rolników. Coś mógł pan na ten temat powiedzieć? A propos opłaty, zapewne chodzi o opłaty za świadectwo zdrowia, to jest opłata 112,80 groszy. Jednakże w przypadku gospodarstw, które mają ilość świń do 50 sztuk, ta opłata jest zmniejszona o 75%, ale nie mniej niż 40 zł. Także to jest to obniżone, a ta opłata dotyczy jak gdyby gospodarstw w takich większych. Natomiast co do kontroli Inspekcji Weterynaryjnej, my działamy zgodnie z harmonogramem i też z rzeczami narzuconymi nam przez ministra. I może to się wiązać z kontrolą biasekuracji, gdzie musimy wykonać 100% kontroli gospodarstw świńskich występujących na terenie powiatu. W tej chwili to jest u nas ponad 400 gospodarstw, więc stąd może się wydawać, że to jest taka liczba kontroli, a musimy ją wykonywać co roku, także może stąd to się bierze. Natomiast w pozostałych podmiotach, to jeżeli chodzi o na przykład rzeźnię, to jest w zależności od analizy ryzyka, to jest 1 do 2 kontroli w zakładach produkujących, w masarniach to jest 1 kontrola w roku plus ewentualne pobieranie prób. Jeżeli chodzi o pszczoły, to jest 1 kontrola na 3 lata, no i tak to po prostu wygląda, bo też nie jesteśmy w stanie wszystkiego w rok skontrolować, także może stąd to się wzięło ze względu na tą biasekurację. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Dziękuję. Panie Michale, również proszę podziękować.